Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry, Borys. Dzień dobry, dzień dobry, Remigiusz. i witam Państwa serdecznie, bardzo serdecznie. Co tam słuchaj, słyszałem, że w wielkim świecie bywałeś. Tak, byłem, proszę Państwa, na wyprawie w stolicy, do sto... na wyprawie o, gdzie? Na wyprawie do, jak to powinienem powiedzieć? Myślę, że Wy... wyprawa w stolicy mogłaby być całkiem spoko. Wyprawiłem się do stolicy oraz wróciłem. No, to był, 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 ciekawa historia. Zaczęło się od tego, że pojechałem pociągiem i podstawili nie, zwy, nie, zły wagon. Hmm? Taki, ale nie taki zwierzęcy, nie? Czy dawno pociągami nie jeździłeś? Nie, no wiesz... Ostatni raz była taka opcja, że mogło się to zdarzyć. Słuchaj, jeżeli chodzi o pociągi, to ja wiem wszystko, co można wiedzieć. I wagony też znam różne. Znam różne wagony wiem, że są takie wagony, które na przykład nie są przystosowane do transportu ludzkiego i to mógłby być problem, gdyby taki wagon podstawili. Jak to podstawili, zły wagon? Jak ci podstawili? Podstawili mi z przedziałami. A y, w, kupiłem bilet na bezprzedziałowy, ponieważ wolę bezprzedziałowe. No to jesteś towarzyska osoba, taka jesteś. Wagony. Ale to wręcz odwrotnie, no bo w przedziale jak siedzisz, to zawsze siedzisz vis-a-vis -vis kogoś i tak. jesteś przez całą drogę, siedzisz naprzeciwko kogoś. A Aha. jak masz bezprzedziałowy, no to masz maks jedną osobę obok siebie, a w przedziałowym możesz mieć po bokach wiesz? A, to osoby. masz rację, to przedziałowy jest jeszcze bardziej przedziałowy, towarzyski i do, tak, dodatkowo to może towarzyski. być niefajne towarzystwo. Ale ja z jednego powodu wybieram przedziały, znaczy pociąg wagony bezprzedziałowe, no okay. bo jest ten stoliczek, jak w samolocie, możesz sobie tam postawić komputer, laptopa, czy cokolwiek, czy hmm. iPada, czy i nie wiem, obejrzeć ten film, popracować i to jest takie komfortowe, dużo bardziej. I jakoś tak więcej miejsca na nogi jest, no bo nie kopiesz nikogo, jak Wystawiłeś nogi. A ty masz długie nogi, więc pewnie nie jednego skopałeś już w pociągu. To, to prawda, to prawda. Więc, więc zdecydowanie wolę taki, ale okazało się, że wszyscy mieli bezprzedziałowy i wszyscy są w przedziałowym. Nagle, więc ja stwierdziłem: kurde, może. Mm, może my siedzimy po prostu w złym pociągu, nie? A, no tak, to się może, pojawić. może Może to nie jest, może nie oni nie pomylili wag wagonów, tylko pomylili pociąg. Nie no, ale pat sprawdziłem, numer pociągu się zgadza. więc kurde, no, ale jeszcze jest opcja, że mogli pomylić numer pociągu. A ale nie, byli bardzo w tym pociągu, czy to Oj, tylko... ludzie to strasznie, wiesz, szaleją w takich sytuacjach. To tak, jak się coś nie Wchodzą, zgadza. Wchodzą, wiesz, bagaże rozstawiają. Patrzą, ale co? To się nie zgadza. Co się dzieje? Zbierają te baga bagaże, wychodzą, nie? I tak... Mm, no tak jest... No. Wiesz, prawda jest taka. Okay. Większość osób, przynajmniej u mnie w przedziale, miała bilet kupiony wcześniej elektronicznie. Mhm. Żeby kupić taki bilet, ty musisz podać maila. I oni mhm. na przykład mogliby wysłać taką informację mailem. O no, proszę Państwa, tutaj będzie zmiana wagonu. Proszę się nie martwić. I ale po co, no jakby nie, nie to, jest, to jest PKP, oni nie wysyłają informacji mailem, oni wysyłają informacje pociągiem, no Stałeś pociągiem. <grym> tak, to jest przesyłka konduktorska. <grym> ale yy, ale przyszedł, yy, przyszła pani konduktorka i powiedziała no jest inny wagon, co ja z tym zrobię? No <grym> pani <laughs> świetnie, no więc czy znaczy to problemy pierwszego świata, wiadomo no nic, no nie, nie wydarzyła się wielka tragedia, raczej jest to zabawna, e, zabawna historia no i byłem w tej Warszawie na premierze e, Roysta trzeciego i ostatniego już sezonu, czyli Royst mhm. Millennium premierę będzie miał e, ten serial 28 lutego, e, pokazali dwa odcinki mhm. i teraz historia dotyczy handlu e, żywym towarem na przełomie, właśnie no, milenium, nie, 99-2000. I też jest druga linia, um, druga historia, która się dzieje w innej linii czasowej. Jest to historia młodego kierownika w powojennej Polsce. Nie wiem, czy oglądaliście Roy'st? Oglądałem Kierow... pierwszy sezon, bardzo mi się podobał, był bardzo klimatyczny, ale też był bardzo powolny, bardzo spokojny, zwłaszcza w końcówce, więc nie jestem do końca pewny, jakie są moje przemyślenia w tej kwestii, nie jestem więc... pewien, czy mi się podobało, czy nie. Więc Piotr Frączewski grał kierownika i jest jego jakby historia yy, młodości. co jest spokojne? No, serial wygląda bardzo dobrze, no i to oglądanie go w kinie, bo to w kinie było puszczone... Mhm sumie gruba impreza była tam na 900 osób. Networkowałeś się? Networkingowałeś, networkingowałeś? networkingowałeś? Networkingowałem się, tak. I... No i po dwóch odcinkach mogę powiedzieć, że warstwa wizualna wygląda świetnie. No, Royce zawsze miał problemy z tą warstwą emocjonalną i może nawet trochę z logiczną pod koniec pierwszego sezonu w szczególności. Ale ja nie będę ukrywał, że jest to taki... tak Dobrze mi się ogląda ten... Ten, ten serial, no na pewno, na pewno sobie sprawdzę. No zawsze tam był, no właśnie tak, tak że, że Royce jest taki, że dobrze się go ogląda, ale tak emocji to tam nie ma za dużo, że tak jest, nie, nie porusza hmm. mnie jakoś ten, ten serial, no ale już tak jak mówię, i pierwszy sezon oglądałem i drugi, więc, więc, więc tyle. Po networkingowałem się, spotkałem się z, z Kają i z Januszem jakby nie patrzeć, z Rogerem, z PPE. No to w ogóle taka była naprawdę sroga. Później widziałem, ile osób było, których tam gdzieś, gdzieś znałem i się chwaliło, że było. Nawet ich nie spotkałem na tej prezie, bo to było rzeczywiście mm, grube. No. Kurde, tyle forsy wydać na to. to. Srogie. Ciekawe, czy im się to opłaci. No ale fajnie mieć taką premierę, nie będę ukrywał. nie. Że tam cała ekipa była, reżyser, więc... No, no, na pewno, na pewno. Miszczak nawet był na imprezie w, ta Netflixa. Szok. No, wiesz, no trzeba badać, co konkurencja ma tam do <noise> zaoferowania. Tak. No to tak, faktycznie ciekawe, że, że czy to się opłaca. No musi się opłacać, skoro to robią, a może to też jest takie trochę, żeby się poklepać po plecach, to też jest, bo wykonanie Nie, no, jakiejś tam jest, ta wa Ważna roboty. jest premiera, jak robisz duży, a to jest bardzo duży projekt, znaczy to muszę przyznać, że to jak o, z jaką dbałością o Detal, um, oni robili te sceny, w, no i w tych 992000, to po pierwsze, to rzeczywiście w Rojście jest taki duży detal wizualny, ale ta powojenna Polska fantastycznie wygląda. Tam jest taki detal, że żarówki inaczej świecą i brzmią. Więc to. O, ja cię kręcę. To taki serial, to że żarówek słucha. No. To... No okay, no wiesz, okay, nie, nie. Słyszysz, nie? No ja no no kiedyś nie były takie jasne żarówki jak, jak teraz. No tutaj widzisz to. No ty się śmiejesz, ale odzor, nie, nie. Słuchaj, wiesz, w wielu filmach czy seriali przeniesienie nas do e, przeszłości to jest ubranie odpowiednio aktorów i nałożenie czasami filtra sepi. I jedziemy. A tutaj to trzeba pochwalić, że ktoś rzeczywiście się nad tym pochylił. Nie, ja się nie śmieję. To znaczy wydaje mi się, że. Bo się zaśmiałeś się. A tak, tak. To właściwie to był taki radosny śmiech, bo twoje ty, 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 to, że dostrzegasz takie szczegóły, bardzo mm. dobrze o to tobie świadczy, i to, że twórcy filmu i serialu wrzucają tego typu rzeczy do nam, żebyśmy się nacieszyli tymi szczegółami. To bardzo fajna rzecz jest. Ale i tak się wydaje mm. to zabawne. Słuchanie o tym, że nawet żarówki inaczej brzmią. To wiesz, to jest w tym dużo brzał. Nadal jakby. jest to zabawne. To nie ma nic właściwości w moim, w moim śmiechu. Teraz nie brzmią żarówki. Nie wiem powiedziałeś, że inaczej. Brzmią, znaczy jeżeli u ciebie w domu żarówki w ogóle w jakiś sposób wy wydobywa się z nich dźwięk, mm -hmm. wymienię. Nie, nie, nie wydobywa się, nie. nie. To, to, to trafię sobie przypomnieć takie żarówki, które. Te świetlówki ja, były w, w studiu podcastowym tak. też. One też wydawały dźwięk. Tak. A teraz już nie, już, już nie, nie te czasy już, nie, ani, nie, ani, nie te ani te szturna, musztarda nie ta sama, ani żarówki <laughs> nie brzmią tak, jak kiedyś <noise> się czasy pozmieniały. Proszę Państwa. <noise> dokładnie. Dokładnie. No A co u zakładam, zakładam, że było u ciebie sympatycznie, u mnie też było hmm. dosyć sympatycznie. Mam do Państwu do przekazania kilka e, informacji, może nawet jakąś. E, Jakieś sprostowa sprostowanie. Mm? Wydaje mi się, że w jednym z naszych podcastów, a teraz nie mogę tego podcastu wyśledzić, bo żeśmy chyba uniknęli podawania tego w tytule, rozmawialiśmy o raporcie, w którym 95% deweloperów przebadanych informowało, że pracuje nad grą usługą. Widziałeś ten film korygujący Widziałem. te informacje? Widziałem dzisiaj, tak. Znaczy, po, nie do końca, bo, bo to jest coś, o czym my w tym naszym podcaście rozmawialiśmy czyli jaka mm? jest definicja. Um, Gier usług. Gier usług. I zauważ, że dla ciebie naturalną definicją, naturalne było to, że ty uznawałeś Palwarda za grę usługę mhm. i ona się wpisała. I tak samo yy, nie wiem, każ każda gra, która się rozwija mhm. wedle tej, tej, którą jakby ty naturalnie wy, wy ten wybrałeś. Potem przeczytaliśmy sobie z Wikipedii, że to są jednak rzeczy, które zarabiają po premierze nie z samej sprzedaży, czyli na przykład mm -hmm. z mikrotransakcji, tak, tak. z abonamentów, z, hmm. z DLC, więc tak. No A więc tam, hmm. no to mówcze, jakby, jakby, sprostowanie polega na tym. Jest taki kanał, oni się nazywają Bellular News. To bardzo trudne jest do wymówienia, ale bardzo ja bardzo trudne. lubię słuchać. To są takie informacje ze świata gier, bardzo, bardzo dobrze przebadany, zanim trochę zajęło im czasu zgłębienie tego, tego raportu, bo on chyba ze dwa tygodnie temu trafił mhm. do, do dziennikarzy, dziennikarze puścili go w świat tak trochę bezkrytycznie i faktycznie my też żeśmy się tak zastanawiali nad tą definicją i okazuje mhm. się, że wedle tego raportu jest tam taki, taka rozpiska, jakie gry są kwalifikowane jako usługi, żeby się zmieścić w, tym, w tych, tych danych i się okazało, że jako gry usługi, oni traktują tam także taką produkcję jak Elden Ring, no, Baldur's jest, Gate 3. No ale Ring to jest gra. Usługa wedle każdej definicji, bo ma DLC. No dobrze, dobrze. Lećmy, no, lećmy dalej. Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Dredge hmm? czy Life of Pi. To są gry, które trafiły. I one owszem, można zdecydowanie nazywać je usługami, ponieważ są poprawiane. Ale no, patrzę też właściwie wszystko, co ja robisz po premierze. Się... Znaczy, ja się zgadzam. Z, mhm. To nie, jest, nie widzę w tym żadnej afery, bo oni tak trochę to przedstawiali, jakby to było jakieś oszustwo, afera. To jest kwestia tego, jak definiujesz gry usługi. Ja mhm. wolę definiować tak, jak my to, powiedzmy, ustaliliśmy, ale tu jest inna kwestia. Znaczy, no, na przykład cyberpunk, wedle tej ich definicji z raportu, też jest gromosługą, mhm. no, pomijając dodatek, mhm. ale to jest kwestia tego, że jest po prostu naprawiany. Baldur's Gate 3 też jest naprawiany. To mm -hmm. jest, wiesz, ta gra jest inna teraz zupełnie niż była w momencie startu yy, tam nawet Early Accessu, mówiąc tylko o, o, o tym. Więc ta gra rzeczywiście bardzo się rozwija. No, więc jesteśmy świadomi tego, że pojęcie gry usługi jest bardzo szerokie, ale mhm. ten raport sprawia wrażenie, że jest skonstruowany dokładnie w ten sposób, żeby do tego stopnia poszerzyć tą kategorię, kwalifikację, klasyfikację gier usług, żeby wszystko się tam znalazło, żeby ten procent był jak najwyższy. I też tam w tym, w tym materiale jest taki trochę wgląd w to, kto zlecił mhm. robienie tego materiału, kto jest za to odpowiedzialny. I tam są dwie firmy. Jedna się nazywa RenderVC, druga się nazywa Griffin, i obie te firmy zajmują się w swojej działalności wspieraniem gier usług, wspieraniem rzeczy związanych z utrzymaniem gier usług, plus jeszcze tam NFT jest jako część działalności, czy AI jako narzędzia do budowania gier, czyli wszystko to, co jest w kręgu ich zainteresowań, opiera się o gry usługi. Zatem z ich perspektywy informacja o tym, że gry usługi są tak powszechne i tak, tak, i, tak intensywnie są projektowane, no z jakiegoś powodu było to dla nich chyba dosyć właściwe i, i dobre, Ale i być jak, może, wiesz co, mhm. jak popatrzysz w ogóle na rynek? To jest mm -hmm. bardzo mało gier, które wychodzą i się nie zmieniają. Że... To... Więc ja nie ma... Też pytanie jest jedno. I też rozmawialiśmy. To jest podcast, nikt tego nie chciał. Tam, gdzie rozmawiamy o Legion Samobójców. Mm -hmm. I to jest taki poboczny temacik, który tam wchodzi w 40 minucie. E i, I też jest tak, że e no nie ma już że jak patrzysz na, na, na to, wystarczy, że trochę zmienisz definicję, nie? że zamiast mm. gry usługę to jest, to, to większość gier jest, ale pytanie jest takie i też chyba rozmawialiśmy tam o tym, czy gry usługi to jest coś złego, czy o Boże, koniec świata, 95% gier, 90 gier jest grami usługami, co my teraz zrobimy? No. Wiesz, to, to masz rację, przypominają mi się też tak, przyglądając te nasze podcasty, nie do końca wiedziałem, co my żeśmy powiedzieli i jak żeśmy to analizowali. Teraz jak, jak mm. o tym przypominasz, to też, 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 też widzę to. To jest... Y Korygujemy w zasadzie nie, tylko, nie tyle to, co żeśmy powiedzieli, bo wygląda tylko na to, że jesteśmy całkiem, całkiem rozsądni, żeśmy to. Tak, tak, ale ta definicja, by. która była w raporcie i też w zasadzie to, jaki ten raport wywarł wpływ na, na otoczenie, bo zakładam, że u nas widzowie jakoś tak bardzo się nie unieśli na, na, na skutek tej informacji, którą żeśmy podali, natomiast na świecie jest takie, po tym raporcie było trochę takiego chaosu i zamieszania, bo jednak gracze uznali, że to jest zła informacja, bo jednak gry usługi bardzo często postrzega się jak coś takiego bardzo negatywnego, że sprzedajesz grę, no ja coś. I masz tam okay. jeszcze mikrotransakcje. Jedną Więc rzecz. jakby mówię o tym nie dlatego, żeby nas skorygować albo żeby ciebie tu poprawić. To trzeba tylko... nas skorygować, A, to, to ważna okay. rzecz. To, ja no to też nas skoryguje. Nie. Więc tak też, żeby Państwa uspokoić, jeżeli ktoś się bardzo przejął te, tą informacją, to trzeba uznać, że jednak ten raport był z pewną tezą i argumenty były dopasowane, żeby bardzo dobrze do tej tezy pasować. I teraz kwestia, czy te, te argumenty były naciągane, czy nie, no to już jest kwestia definicji, ona bywa szeroka. To nic nie zmienia. Znaczy w sensie takim, że jak ktoś płacze, że jest, są gry usługi. Dlaczego te gry, gry usługi są popularne? Bo my, jako gracze, chcemy w nie grać i wydajemy tam pieniądze. To jest odpowiedź. Ile razy powtarzaliśmy jakikolwiek raport o tym, mhm. e, jakie gry się, e, jakie gry najwięcej zarabiają, jakie gry ludzie najwięcej oglądają. To są wszystko, no, może nie wszystko oczywiście, ale w 90% to są klasyczne gry usługi. Mhm, to się ja tutaj, no, Ja się wiem, nie że winimy. to. Że oni może tam zalawirowali tą, tą definicją, co? żeby fajne, fajne tytuły artykułów było i żeby to się rozeszło, i tam się udało, mhm. ale czy się mijają z prawdą? No okej, okay, okej. Okay. To jeszcze przy okazji, a propos tych informacji, dwie dodatkowe. Po pierwsze, dzisiaj jest premiera Last Epoch, z Państwa perspektywy wczoraj. Mm. i Mam nadzieję, że ta premiera się uda. To jest gra, na którą bardzo mocno czekam i będę ją na pewno bardzo intensywnie ogrywał. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Widziałem, że jest... Ja hmm? tu ci że widziałem, że pan Piotr, znany fan Action RPG czy hmm. Haken Slashy, bardzo polecał. Tak, tak, zgadza się. Zgadza się. Ja też, ja też polecam tak bardzo, jak, jak, jak mogłem. Bardzo jestem zajawiony na tę grę i wiele wskazuje na to, że nie jestem jedynym, co jest szczęście. Więc, więc będzie dzisiaj premiera, jedno ciekawe rozwiązanie tam zastosowali, jako że to też jest gra usługa, ale dopuszcza grę offline, to już w kliencie Steama można sobie ustawiać, że gra się odpala w trybie offline, żeby nie było trzeba wchodzić do gry i łączyć się z serwerami, Super. które mogą być oblężone bardzo mocno w momencie Super. premiery, Super. więc to jest świetne rozwiązanie, zakładam, że przynajmniej ta opcja gry bezboleśnie dzisiaj się wydarzy, ale to zobaczymy, ja też to jest jeden z powodów, dla których dzisiaj trochę wcześniej żeśmy zaczęli robić podcast, bo liczę na to, że jak najszybciej wejdę do tego świata i się nim nacieszę. Nawet próbowałem rano się zastanowić, czy nie zasymulować jakiegoś bólu brzucha ja dzisiaj przed podcastem, ale nie, w życiu bym tego nie zrobił, więc, więc absolutnie nie. nie. Ale po raz kolejny, a propos, a propos gier usług. Y przed dwoma dniami miała swoją premierę w early accessie. Grę, gra Nightingale i ona potwierdza zdecydowanie zainteresowanie tym, tym gatunkiem, bo w piku było 47 tysięcy graczy. Jesteśmy przed weekendem, jeszcze czas pokaże. Mimo, że gra ma zaledwie 53% ocen pozytywnych, tam były właśnie spore problemy z serwerami. Nawet opcja gry samodzielnie jest na serwerach, więc to jest kłopotliwe, kiedy serwery nie działają. Więc to jest trochę, trochę taka powtórka z Helldivers, ale ludzie i tak kupują i tak mają ochotę i liczą na ten świat, więc ja państwu. Państwa zachęcałem do obserwacji tej gry. I nadal zachęcam do obserwacji, nie zachęcam do kupienia na razie. Trzeba poczekać, niech to się trochę, niech to się trochę ułoży, ta, ta, ta sytuacja, bo jest aktualnie niepewna. Mm, przy okazji, już sobie też zerknąłem na wyniki Suicide Squad, jako żeśmy rozmawiali o tym parę razy. Jestem ciekaw, jak ta gra będzie się zachowywała na Steam Chartsach. No i się nie zachowuje za dobrze. Teraz średnia graczy jest w okolicy tysiąca, więc nie, nie uległa sytuacja poprawie od samego początku. Więc powiedziałbym, że to jest jedna z większych w top, jeżeli chodzi o usługi AAA. A. Chciałbym wiedzieć, ile kosztowała dobre. ta gra? No, myślę, że 9 lat po tu i wyrzeczeń to, to po, po pierwsze. No, wiadomo, że to 9 lat to różnie to może być. Kiedy oni tak naprawdę zaczęli, co robili, jak to wyglądało, to. Hmm. Okay. Nie sądzę, no to... żeby 9 lat klepali tą wersję, która wyszła ostatecznie. No, to nie, nie, chyba pewnie, dwie osoby. Pewnie masz <laughs> ale no, jednak to jest 9 lat dla wielu osób i, yy, i to nie do końca się udało z rzeczy być może interesujących i być może optymistycznych jest to, że Unshouted sprzedało się w ilości dwóch milionów egzemplarzy, o tym deweloperzy poinformowali. Zadowolenie ze, ze strony community jest ogromne. Oczywiście spadek jest graczy, no bo jednak content zawarty w tej grze jest ograniczony. Mhm. Natomiast deweloperzy zrobili coś w rodzaju ankiety i gracze mają okazję głosować na najciekawsze feature'y, które, ch które chcieliby zobaczyć w grze i tam jest kilka interesujących rzeczy. Może Państwu podlinkujemy tam ten, ten, ten wpis Gdybyście hmm. Państwo chcieli zagłosować na to Jest na. na, 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 na... Trello czy, czy nie ma? Nie, nie, nie jest, ale ja to, ja to wrzucę, bo ja mam wrzuć tutaj, tutaj mam przypięte. Więc hmm. ten to jest gra, która się będzie niewątpliwie rozwijać, i wszystko idzie w dobrą, w dobrą stronę. Plus chciałbym jeszcze Państwu jedną rzecz polecić, i to jestem zaskoczony, że dopiero teraz o tym wspominam, bo już od lat oglądam taki kanał, który się nazywa Ski On jest hmm, prowadzony ja przez Australijczyka, rozrósł się i tam są super fajne i, i niezwykle rzetelne recenzje. Ostatnia właśnie recenzja Suicide Squad. Po pierwsze, jak wspomniałem, rzetelna, ale też uczciwa. Chwali rzeczy, które są warte pochwalenia, gani za rzeczy, których, które, które źle zostały zrobione. Bardzo taka wnikliwa i nie tylko skupienie na samej grze, ale też na tym, jak branża patrzy na gry, usługi. Fajne, fajne rzeczy, taka dosyć długa porcja informacji. Więc jak państwo szukają, szukają rzetelnych informacji gamingowych, to tak ten Bellular... News, jak i SkillUp to są fajne, fajne miejsca. Tylko, że po angielsku jest rzecz jasna, hmm. ale to myślę, że sobie każdy, każdy poradzi. A ja, Remigiuszu, jeszcze myślami wróciłem do polityki Xboxa. i Myślałem, że do polityki w ogóle, bo to. to by nie wróciłem, jakby. Yy, I yy, do Steam Decka, i w sumie doszedłem do takiego wniosku, że no zrozumiałem, że nie będzie Game Passa jeszcze długo na Steam Deku. Hmm. Patrząc na to, że. No, Game Pass w, w, nie jest ich y, główną drogą, tylko po prostu częścią biznesu, mm -hmm. że oni będą, jeżeli o, oni gdzieś będą chcieli wchodzić na sprzęt, który uciągnie ich gry, to tam mm -hmm. będzie musiał być y, ich po prostu aplikacja, gdzie będzie Game Pass i będziesz miał swoją bibliotekę, żeby mm -hmm. sprzedawać i, w, i, 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 i będziesz mógł kupić abonament. I z to jest niestety tak mocno, przynajmniej na Windowsie, połączone z Windowsem, no bo to jest część sklepu mhm. Windows. No, że nie wiem, jak musieliby to, e, musieliby to przykombinować, ale powiem ci, że jak nad tym się zastanowiłem, że jeżeli ja kupiłbym sobie grę na Xboxie mhm. i mógłbym ją na Steam Decku ogrywać w aplikacji Xboxa, no bo tak mogę na Windowsie, mogę kupić mhm. grę. Tak, tak, tak. tak. I grać w nią na PCcie, Nie tylko jeżeli chodzi o Game Pass, ale po prostu o, o te nowe gry. Mhm. No to tam dużo pracy przed nimi <laughs> jeszcze. To wspominaliśmy, ta aplikacja to jest bieda, ale no mam nadzieję, że to jest, bo to wydaje mi się bardzo dobry kierunek. Jeżeli by w tej aplikacji m, były wszystkie gry z Xboxa, tam mhm. stawiam, że jednak są duże problemy licencyjne, no bo oni nie mogą. No, musieliby każdego, z każdym teraz twórcą gry starej, nie wiem, z Xboxa oryginalnego, z Xboxa 360 podpisywać nowe umowy na, na, na nowe urządzenia mhm. na Linuxa, chyba, że potrafią to obejść, ale wydaje mi się, że to było bardzo ciekawe rozwiązanie, że ja mam. Nikt mi nie daje czegoś takiego. No poza trochę. Um, jednak Steam Deckiem, nie? bo mm -hmm. mam z Steama i, i na PC mam te same gry, no ale właśnie to jest wielka zaleta Steam Decka, że mam tą samą bibliotekę i te wszystkie gry śmigają. I jakby to samo zrobił Microsoft, że twoja biblioteka gry, gie, wszystkich gier z, mm -hmm. z Xboxa jest i na Windowsie, i na Linuxie, i gdziekolwiek sobie tam chcesz zainstalujesz, to, to tak poczułem, że w kurde, wtedy miałbym większą ochotę inwestować w tą bibliotekę. Być może tak. Ja mam, mam trochę chapkę na, na Microsoftowego Handhelda, czyli takiego Xboxa Handhelda po prostu, bo jako, że ten interfejs tam już jest przemyślany i nie musiałbym tego Windowsowego obsługiwać, więc trochę mam chrapkę, jestem ciekaw, co Phil Spencer tam wymyśli. No pewnie niedługo hmm. się dowiemy na temat tych, tych konsol, bo już są jakieś wzmianki, już, już o tym rozmawiali, więc być może się uda uchylić rąbka tajemnicy za jakiś czas. A propos, a propos konsol, dzisiaj trafiłem na taki nagłówek, ale nie wczytałem się za bardzo. Myślałem, że podrzucę tobie i Państwu. Może ty się odniesiesz do tego, może też widziałeś, że PS5 Pro, żeśmy spekulowali na temat tego, kiedy ma się pojawić na rynku? Że pod koniec no, że w roku? Tym roku w tak. Aha, no to, no to jest był taki nagłówek, który zdawał się potwierdzać te informacje, ale nie wczytałem się bardzo, więc to tak trochę pytanie jest bardziej do ciebie niż i do Państwa, niż, niż deklaracja z mojej strony. No, to te plotki o tym, że to się pojawi w, pod koniec roku, to już są od jakiegoś czasu. Mnie pf, hmm. no nie, no nie, no nie wiem, jak się odnieść do tego zupełnie. no, no bo nie, nie, nawet nie musimy nic się Nic nie bardzo, wiemy, tak. a tych plotek jest bardzo dużo. Bardziej mnie martwią plotki przez coraz większą ilość ludzi potwierdzane, że Switch będzie w przyszłym roku dopiero, a nie tak, w tym Tak, tak, I tak wiele na to wskazuje. Jest, jest mi po, po ludzku przykro. Młotno ci z tego powodu. Ja się wcale nie dziwię, bo można by. Pod na Wigilię sobie grać na przykład. O, lef, w Nowego Mariana 3D. Albo w Zelda na przykład, można by pograć. Plus, ale jedna dobra informacja z tych ze Switcha jest taka, że będzie ta wsteczna kompatybilność, że deweloperzy, którzy zajmują się projektowaniem gier na Nintendo, mają dostęp do narzędzia, które ponoć ma usprawniać pracę nad aktualizacją gry do tej mhm. nowej konsoli. Więc to jest dobra informacja, bo dostajemy sprzęt z całkiem zacną biblioteką naprawdę dobrych gier. Więc mhm. to jest chyba super informacja. Jeżeli to miałby być warunek poczekania jeszcze paru miesięcy, to ja jestem gotów czekać. Zresztą, jeżeli o nie chodzi, to na rzeczy Nintendo, to ja mogę całe lata czekać i nic się nie stanie złego. Więc jest okej. Okay. To prawda, to prawda. No ale już gracze nie muszą czekać na ogłoszenie dodatku do Elden Ringa. Remake już Shadow of the Earth 3 zadebiutuje 21 czerwca. I co ciekawe, sprawdziłem dzisiaj na, na Steamie 169 zł, na PS5 169 zł, a na Xboxie 180 zł. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Myślałem, że wyjaśnisz nam tutaj parszywą, nie, nie parszywą zielonego no to. Nie mam żadnego pojęcia. My to nagrywamy zaraz po ogłoszeniu, po pokazaniu Zwiastuna, który, nie będę ukrywał, wygląda rewelacyjnie. Znaczy, co tam się odwala w tej grze? Mm. No ja się trochę boję Soulsów, jak państwo wiedzą, ale do Eldenka to sobie chyba na DLC wrócę, że, takie, że mam taką ekscytację na myśl o frustracji. Ja, ja jeszcze nie widzisz, no też miałem, bo dzisiaj o 15.30 chyba zostało to ogłoszone, miał być, ja byłem, byłem, tak. byłem zajęty, więc nie sprawdziłem tego, nawet nie obejrzałem sobie jeszcze tego trailera, o. więc nie mogę się odnieść, nie? Jutro sobie na pewno na streamie obejrzę, no to znaczy dzisiaj z państwa perspektywy, za chwilę tak. być może nawet. Tak, I, tu, o której, i... o której dzisiaj startujesz rano. No, no, ja zawsze o dziewiątej, o wpół do dziewiątej jestem. Przychodzę na dwie dobrze. godziny i opowiadamy o różnych dziwnych rzeczach. Bardzo ja często. O jedenastej i gdzieś no, tak, na trzy się... niecałe. No, no to się z... Państwa, z, z, Zetkniemy się tam na Na, na... na styku. <śmiech> zetkniemy <śmiech> się na styku. <laughs> tak. Tak, więc ja mam, ja mam takie mieszane uczucie, ja na pewno pogram w tego Elden Ringa, ja na pewno pogram w ten dodatek. Ja dużo czasu spędziłem w podstawce, grubo ponad 100 godzin i bawiłem się dobrze, ale to jest taka gra, która mnie frustruje I nie do końca przez poziom trudności, ale przez to, w jaki sposób historia jest opowiadana i że ona jest taka dołująca. Ja to, ja mam takie bardzo chłopięce, fantazyjne potrzeby o rycerskości i o ratowaniu no to... świata. Karem, I takim... jest taka firma, która robi cały czas takie gry i ty na tą firmę. To jest no, nie no ale, ale na pewno pogram. To jest, to jest doświadczenie, które trzeba przeżyć, więc, więc czekam też, też bardzo. No, poza tym że Software... dwie główne serie. To jest gra, w której ratujesz księżniczkę, nie? Tak wiem, wiem, wiem właśnie. Perfekcyjnie dla Ciebie, a ty ideal, ideal, Idealnie, to prawda. No, a From Software jednak może się pochwalić, po pierwsze, dużą ilością sprzedanych kopii Elden Ringa i mhm. zdecydowanie z zaspokojeniem potrzeb bardzo dużej ilości graczy na całym świecie. Bo oni też trochę zmieniają oblicze tej branży, więc mhm. to się chwali zdecydowanie i warto wspierać. Więc, więc sięgnę, pogram w to, będę płakał, będę się pocił, będę wpadał w depresję na skutek okropności tego świata, ale będę, będę, będę tam. Będę obecny. Będziesz Więc to obecny. jest fa fajna informacja, to, to że dobrze. wreszcie Ja tylko biłem. powiem, że twórcy nie poszli śladami cyberpunka i rozszerzenie do Eldena będzie również na starą generację. Mhm. Tak, zgadza się. Mam nadzieję, że będzie dobrze chodziło. Halo, Goszu bo... zawiesiłyśmy się? No, ja jestem, jestem ciągle obecny i widoczny. Być mogłem się zawiesić na Discordzie. To też wcześniej, żeśmy, jak żeśmy się witali, to bo Borys mi się zawiesił na Discordzie. Widzimy tak, się jest... jeszcze? Już? Próbowałem Coś, przegadać ty że... już, już teraz przyspieszyłeś tak, że już, już słyszę, no to, to no do ciebie z przeszłości. Czy, czy, Remigiuszu, chwaliłem ci się, że jesteśmy hitem na TikToku? Nie, nie chwaliłeś mi się. Znaczy, ja Pierwszy... widzę, sam nas oglądam na TikToku, bo powiedziałbym, z pasjami. O, to pięknie. Pierwszy TikTok, ponad 300 tysięcy odtworzeń zebrał. Wow, nieźle. Czy to jest jakiś świński żarcik był tam, czy jakieś konkretne rozmowy? Mówisz o czyjejś starej tam. To wiedziałem, że to będzie nie popularne. Nie żartuję, nie. No, <laughs> bardzo taki, właściwie właściwie, nie, nie wiem, dwa TikToki zrobiły takie duże zasięgi. Jeden to i, i, i ten, który zrobił 300 tysięcy to jest dlaczego warto kupić Xboxa i on mhm. jest w połowie ucięty i to jest dla mnie niewiarygodne. I drugi, który zrobił też tam 40, czy tam 60 tysięcy chyba, mhm. też jest w połowie urwany. Ja nie wiem dlaczego to się rwie w połowie te pliki, ale wiem jedno, że ewidentnie algorytm rubi, lubi jak coś się drastycznie kończy. Znaczy, tak, y, się... Niespodziewanie, tak? O, coś się skończyło. To tam może wiesz, ludzie, a czekajcie, jeszcze raz przewinę. Co tam? Tak, się chyba tak jest, wiesz, że myślisz źle. możliwe, że ktoś to jakby aktywnie ogląda i czeka, liczy na to, że ta informacja dobry nie do końca. No, niestety niedobrnie. No, no dobrze, tak. wiesz co? A propos, a propos żartów swojej starej, oczywiście, no jest już pewnego Są rodzaju stereotyp mój osobisty. Nie, 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 w ogóle a. żartów tego typu. To ja chciałbym powiedzieć, że to nie jest tylko tak, że ja tutaj hamskie uprawiam żarty, ale też ostatnio się zająłem kulturą wyższą. I wziąłem sobie w ramach pewnego żartu, który się nawet nieźle potoczył. Yy, ostatni utwór takiej znanej wokalistki YouTube'owej, która ma na imię fagata. I sobie wziąłem ten utwór i go przerobiłem na kulturalną wersję. Jest dostępna ta kulturalna wersja. U mnie na drugim kanale polecam Państwu bardzo go Widziałem? Gorąco. Po poezji uskuteczniałem tutaj. Widziałem to, czy to jest ten nurt? Yy... Wszedłeś w ten nurt, gdzie księża rapują? Ten, raczej ten nurt poezji śpiewanej wszedłem. Taka chrześcijańska pasza. Bądź źleczny, tak, 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 że... ucz się i będzie dobrze. Tak, Zrobiłem chrześcijańską wersję pani Fagaty, więc poproszę państwa, musicie to zobaczyć. <grym> Zachęcam gorąco. No ja no nie będę ukrywał, że moje serce skradła wersja Izaka. Tak, też była piękna. to no, Właściwie ona mnie zainspirowała do tego, że, że można to upiększyć jakoś, ulepszyć. No, więc. A, Remigiusz, Ja jeszcze Słucham tutaj. Cię. tutaj, bo Dzisiaj będzie dużo off bo w sumie nie mamy jakichś takich mocnych tematów. Okay. E, pojawił się taki aparat Fujifilm X106, proszę Państwa. Jakby Państwo nie wiedzieli, to jest. Często taki o nim aparat. mówisz, to, to, to. Nie wiem, właśnie, czy często tobie mówię często, bo. Tak, 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 pro, tak Próbujemy tam tak. docisnąć Fuji, żeby coś z nami zrobili. <laughs> I um, no i wyszedł w końcu ta poprzednia część, poprzednia wersja, czyli piątka, była hitem na TikToku i tam wyprzedała się całkowicie, podbili cenę, jakieś astronomiczne teraz. Teraz ten aparat kosztuje chyba z 8,5 tysiąca. Nie chcę mówić, czy to jest dużo, czy to jest mało, bo to jest świetny aparat. Ja miałem jego pierwszą wersję i, i, i nie będę ukrywał, że kocham go strasznie, ale też w zapowiedziach jest yy, kolejna, czy, kolejna wersja aparatu Ricoh GR4. Proszę Państwa, nie wspomniałem o tym. To są takie aparaty kompaktowe z dużymi matrycami, czyli macie jakość lustrzanki w bardzo małym... Ja Państwu pokażę. Okay. To jest Ricoh GR. On mhm. jest takiej wielkości, a ma matrycę jak w lustrzance. APS-C ten format matrycy się nazywa. No i on można sobie do kieszeni wsadzić i jest cudownie. O, tutaj jestem. Tu... O, tak mogę mhm. się... I więc ja uwielbiam te aparaty, nie będę ukrywał. Trochę w tym mnie, znaczy nie trochę, tylko nawet bardzo męczy mnie słaby autofokus. Więc patrzę tam, patrzyłem już wszystkie recenzje, obejrzałem tego Fujika i podobnież fantastyczny ten autofokus. Wszystko, co mieli naprawić, naprawili, nic nie zepsuli. Więc aparat wygląda dokładnie jak poprzednik i trochę się jaram tym i tak mówię, kurczę, no to ulubione moje aparaty. Muszę on, on wygląda trochę jak poprzednik, czy wygląda, bo ja pamiętam, pokazywałeś mi zdjęcia i mi się to skojarzyło z takim starym rosyjskim Stary. aparatem, Zorka się nazywał. To był taki design trochę czerni, trochę srebra. No, Zorka tak... by, była też z posłużoną z lajki, nie? Okej, okay. myślałem, że... myślałem, że to jakaś Nie, rosyjska, myśl rosyjska. Myśl fotograficzna jest I niewiele warta, nie będę ukrywał. No, to, nie, to moje, moje... i Japończycy, proszę dobrze, Państwa, to dobrze, są tak. firmy, które robią porządne rzeczy W mojej młodości jedyne aparaty dobre to były rosyjskie i też szampan jedyny był dobry, to no. był rosyjski. I te... Bo nic tak innego nie, nie było. No, otóż to... <laughs> No więc, to... znaczy wiadomo, że jak ktoś jest fanem analogów, to, to tam mają jakąś te, te aparaty, miały pewne wady, które obecnie są cechami, więc, <noise> więc można się cały czas przy nich dobrze bawić, No ale porównując je do lajki, no to, to, to ciężko tam coś. No ale lajka, odpowiednik, na, nawet jest taka lajka Q. I mhm. jeżeli porównasz, że ktoś mówi z państwa, 8,5 tysięcy za aparat, to skandal, tyle pieniędzy, ja mam 3 Xboxy za to. No to lajka Q, która jest też konkurencją w tym segmencie, kosztuje 20 tysięcy. Jezu, drugi co ona jeszcze tańczy i śpiewa i robi zakupy? zakupy. Nie, robi zdjęcia i to jest wystarczająco. I to jest, yy, to jest taki yy, test fotograficzny, nie? że fotografowie mhm. dzielą się na tych, co. Yy, Mieli styczność z lajką na tyle długo, że chcą ją, i na tych, co nie chcą, bo nie mieli styczności. <grym> Czyli myślałem, że na bogatych i na biednych. Coś, <grym> to jest dobra, to, Nie, no, to wiesz, no, ja też miałem <grym> styczność to z to, lajką. Ja, ja miałem brzmi. styczność z kilkoma aparatami lajki i bawiłem Aha. się nimi dość długo. I, mm, I przed tym myślałem, że to jednak jest po prostu ściema i płacisz za jak Waplu, nie? Za, za znaczek, ale nie, to jest. <grym> Jak to, jak to chodzi, jak to wygląda, to jest. no miał no, 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 20 tysięcy to jest sam. Ja bym więc. chyba dostał zawału, posiadając taki aparat w, w, w rękach, ile ja filmów oglądałem, jak się komuś obiektyw odkręcił i upadł, albo jak to no, się Nie odkręca wypadł. się. W tym kół się nie odkręcają te obiektywy. Ani w, tej, ani w tym Ricohu, ani w tym Fuji się nie odkręcają te. Czy Państwo fotografują? To no, na moje pewno pytanie. co niektórzy Państwo fotografują. To przepiękne hobby jest, muszę przyznać. Ja no, to, 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 że też drogie. Ja, wiesz co? no Granie w gry, ile kosztuje porządna karta graficzna? No, masz rację, masz rację, to prawda. Mm, tak, to, 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 to nie to... jest. Nie, ja nie wiesz, to, to jest. Hobby jest. Potrafi być, ale też. Ja myślę, że na przykład tego Fujiki, tego, tego X100, któreś starsze wersje, które cały czas są świetnymi aparatami, myślę, że idzie wyhaczyć za jakieś. Ja tego Rikocha kupiłem używanego za jakieś dwa tysiące chyba. Dwa coś. Ja, ja się zgadzam to trochę taki drobny żart z mojej strony a propos drogich hobby, bo jednak za, można jeździć teraz. Na rowerze... jest drogie, no. No, ale no, można to... na należy jeździć za dwa tysiące i na takim za 30 tysięcy no różni są ludzie. To zależy, jak się ktoś zaangażuje w to, więc hmm. wszystko może być droższe, albo może być tańsze. Może być, może być. Ale Dobrze, fajnie, ja, ja to lubię. lubię. Fotografia jako hobby, proszę państwa, piękny. piękna rzecz, absolutnie. Jako jako biznes do zarabiania trochę gorzej, ale jako hobby cudownie. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do tematu głównego, którym jest tym, to chciałbym jeszcze podrzucić Państwu temat, który być może być kontrowersją, ale raczej nie sądzę, że powinien być. Jest taki serial na, na, w telewizji HBO. On chyba też jest dostępny na Netflixie, ale akurat tak się złożyło, że go oglądam na HBO. Nazywa się Cormoran Strike. Moja żona go odnalazła i to jest bardzo sympatyczny serial z bardzo sympatyczną obsadą i bardzo sympatyczną fabułą. Natomiast niesympatyczny jest to, że za ten serial, producentem tego serialu jest J.K. Rowling i autorką książki, na podstawie której ten serial powstał. I niektórych może to zniechęcić, więc uprzedzam. Jeżeli ktoś nie ma tak tego typu. zachęcić. A, właśnie, no to jest tak, to jest, to jest, dlatego ta drobna kontrowersja się pojawia. Więc moim zdaniem serial jest niezły i warto sobie, wart sobie go pooglądać. Chyba, że ktoś tam czuje jakiś głęboki niesmak. Jeszcze raz, to. jak on się nazywa? Cormoran Strike. Z, z pięć sezonów, ja nie wiem, jak, jak mi to umknęło do tej pory jest dosyć wysoko oceniany. Nie, też nie, nie kojarzę za bardzo. To jest historia londyńskiego detektywa, byłego żołnierza, który stracił nogę w Afganistanie i niezwykle sympatycznej, fili kranowej dziewczyny, która się bardzo zainteresowała zawodem detektywa i jest bardzo sprawna w, tym, w tej kwestii. Więc takie bardzo, bardzo bardzo miła para. Hmm. Hmm. To ciekawe, ciekawe. A True Detective się skończył? No, Finałowy dobrze się skończył? Odcinek. Nie. nie. Nie, nie było. To, to się nigdy dobrze nie kończy. No, muszę przyznać, że jestem... Nie, jako, jako serial ale jest mm -hmm. średni. Bo tak, no. w tak niewiarygodnych ocenach przedpremierowych ja wystawiłem 5 na 10. No. Się wkurzyłem, no, bo to jest, było... Jesteś bardzo surowy głupie. też. Głupie było? No, po prostu było strasznie dużo głupot takich i to, to tam się nie kleiło, to zupełnie. To jest takie... Mm. Oglądam to i tak moja żona mówi, co tu się dzieje? Co to w ogóle? Ja... Mm. To niedobrze. To nie jest taki przypadek, że pierwszy sezon tak podniósł poprzeczkę wysoko, że teraz za wszelką cenę twórcy pozostałych sezonów chcą dociągnąć Już do tego osiągnięcia porówny... i... Nie porównuję tego do, do pierwszego sezonu. Każda to jest zupełnie inna historia i inni bohaterowie, więc no, wiadomo, że zawsze chcesz przebić poprzednika, tak? to, to mhm. normalne, Robisz, chcesz robić lepsze rzeczy cały czas, nie? Wiadomo, nie zawsze się udaje. Um, no, ale to, nie ja wiem, dziwności jakieś, dziwności, to, to takie nie... Rzeczy się dzieją, się, bo się dzieją, a nie, że to wynika z czegoś. No. Dobrze, to przypomniała mi ta, mi ta rozmowa, naszą poprzednią rozmowę na temat seriali, takich seriali, którzy, które są wielosezonowe i bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić fanów JoJo Bizarre Adventure, bo tam zaplusowałem oglądając ten serial. Yy, tak, jest, takie, jest taki konsensus ze społeczności y, płynący anime, że sezony w serialach anime potrafią być lepsze kolejne od pierwszego. I być może JoJo Adventure jest dokładnie przykładem takiego serialu, na co mam nadzieję. No tyle. Chyba Chciałem jeszcze raz je, o, czymś, o czymś innym, tak? Bo ktoś tak pisał w komentarzach. Że, że, że ta fabuła jest opowiadana z zupełnie innej perspektywy w kolejnych sezonach, że zmieniają się postacie, zmieniają się czasy, Znaczy się czekaj, toczy. Czekaj, czekaj. Z innej hmm. perspektywy, czyli to jest ta sama historia, ale inaczej opowiadana? Nie, nie. W innym, w innym okresie i inni bohaterowie są. A, ale to jest ta sama historia, inna... która potem się splata się jakoś bardzo A, logicznie. Znaczy, to nie jest, to jest inna część tej historii. Można tak. Bo powiedzieć. Bo tak sama no. historia to tak jakby był. No wiesz, bo załóżmy, że pewna że historia lubi się powtarzać, więc, <laughs> więc to jest ta sama historia. <laughs> <tylko> <laughs> Doskonale. Ja nie wiem, no ja nie oglądałem pozostałych sezonów. Ja tylko wnioski wyciągam z tego, co mi mieli państwo napisali w komentarzach. No to... to a ty obejrzałeś ile już sezonów? Ja jestem na pierwszym, to, to jednak trochę czasu zajmuje. No. Jestem na okay. pierwszym sezonie, więc, więc nie, 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 nie mam Nie się. Poza... Czyli po prostu spijasz śmietankę, ale nie oglądasz. Nie, no jak? Przecież powiedziałem, że już obejrzałem, to, to, nie, to nie odbieraj mi tych plusów. O co ci chodzi? No, zobaczymy, bo to jest tak, wiesz... Będę Powiedziałem, tu... że dobre, ale hmm. przestałem oglądać. Ja mam takiego, mam takiego w domu yy, ziomeczka, który mnie pogania do oglądania tego i to jest mój syn i nawet gdybym z jakiegoś powodu był znudzony serialem, no to towarzystwo syna powoduje, że to się ogląda w trochę inny sposób, więc, więc mam dodatkowe motywacje. Tak. Mój dobrze. syn mnie polubił bardziej za to, że to lubię, więc to ja może ulegam takim, państwo mnie polubili, mój syn mnie polubił, no to może warto obejrzeć. To może ty polubisz ten serial w końcu. No ja, ja, go, ja go lubię, tak. Nie bez powodu o tym wspomniałem no to jakiś czas temu. No to panie Borysie, Steam. Co na Steamie Steam. ciekawego się wydarzyło? No, wydarzyły się dwie rzeczy. Proszę państwa, jest taki portal Game Discover i on opublikował taki raport dotyczący lutowego festiwalu Steam i um, inny taki, no z takim Mini raporty z danych ze Steama. Um, o tym, jak um, ile graczy w danym kraju gra i jest aktywnymi użytkownikami Steama. No i powiem szczerze, nie wiem, czy, bo ty nie jesteś jakimś wielkim fanem ogrywania dem. Różnie to bywa. Tak Ale... się akurat złożyło, że powiedziałbym w normalnych warunkach powiedziałbym, że nie jestem, bo mam dużo gier, mhm. które ogrywam i wystarczająco dużo czasu mi to zajmuje. Natomiast przez ostatnie parę dni ogrywałem trochę Demi, też opowiadałem o tym w ostatnim programie, o, więc no można powiedzieć, super. że, że trochę, trochę poogrywałem. Że rzecz. zostałeś, dobrze. No tak. to, y, Ja mnie bardzo ciekawi, właściwie tam jest y, y, kilka, y, kilka takich y, wykresów, które pokazują na przykład. Ile unikalnych graczy na, na raz było, ale mhm. właściwie mnie najbardziej interesuje i myślę, że dla twórców gier to też jest najważniejsze, czyli jak wyglądał wzrost listy po festiwalu Steam? Czyli to, hmm, to, co, jest tak, czyli to co tak. Na, czyli grałeś w grę i ludzie i, i stwierdziłeś, tak, ja jestem nią zainteresowany, klikam, e, że, że obserwuj tam, nie? Mhm. No i e, w tym, no i mamy. Gry, które tak naprawdę ja tylko trzy realnie znam z tej pierwszej szóstki. Pierwsza to jest Dungeon Born. To jest 16 tysięcy Wishlist dostali. I to jest taki. Chciałem powiedzieć Extraction Shooter, ale to jest Extraction. Extraction Sword. Tak, Z AXA tam się wali. Połączone z Battle Royale, pik graczy, mieli pik graczy 19 tysięcy, więc naprawdę, naprawdę nieźle. Jak na taką grę, o której niewiele słyszałem zupełnie. I to jest gra, która najwięcej po 16 tysięcy wishlist mm. zdobyła. Kolejna gra to jest gra, która jakieś tam moje zainteresowanie zdobyła, i to jest Deviator. Tak, to, to widziałem. Chciałem, żebyś czy, się na chwilkę zatrzymał przy tym pierwszym, bo ja przeszukałem, błyskawicznie. Chciałem dodać, że, że ten Dungeon Born to jest taki. Hmm. Jak, jak Borys wspomniał, to jest, to jest taka gra kooperacyjna, gdzie dwie drużyny ze sobą walczą o pozyskanie jakiegoś łupu i oprócz tego, że pozyskują ten łup, to jeszcze mogą na siebie trafić i sobie zrobić krzywdę. Tam jest dużo ciekawych mechanik związanych z tym, w jaki sposób atakujemy przeciwnika. Można się na przykład zamienić w skrzynię, która potem zębami gryzie wroga, więc to jest taka... Uuu. No tam jest trochę tak, te, takich mechanik, to mi się trochę kojarzyło z Prop Huntem. Kojarzysz Prop Hunta? Nie. To, że się gracz prze, przebiera za obiekt i próbuje uciec przed innymi graczami, więc to, 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 to takie, takie takie tam są... Rzeczy. Rzeczy, pewnie drobnostki, pewnie to jest tylko taka jedna mechanika, ale to fajne. I to jest też gra, która pojawiła się trochę w, w pewnej niszy, bo uprzednio była bardzo podobna gra, która oferowała dokładnie ten sam styl. Tylko teraz mi wyleciał tytuł z głowy, państwo na pewno w komentarzach będą wiedzieli. I tam tamta gra została ze Steam'a wycofana na skutek mhm. jakiejś bijatyki z bardzo dużą korporacją, która, która Darker, posądziła twórców. Darker, dark and dark Dark and Darker. Dark and Darker, więc to jest w tym stylu gra, i doskonale jakby spełnili zapotrzebowania graczy. Stąd też taka popularność, bo, bo to był taki pomysł, który bardzo się ludziom spodobał. Natomiast dewiatora to nic nie dodam, bo też teraz zerkam na to. I no to jest taki side-scroller, tak? To jest metroidowania. Metroidowanie, no no to tak. tak, tak więc e... kolejna gra to jest so Soul's Soul Mask i to jest Survival w dżungli. Ja muszę przyznać że jak teraz widzę grę, gdzie jest mechanika ścinania drzewa, mhm. to robię, zamknij i odinstaluj. Ja, też miałem, ja muszę przyznać, że przez długi, długi czas też miałem dokładnie tego typu przemyślenia. Teraz ostatnio jakoś bardziej mnie te gry kręcą, ale... Ale, ale ja, tak, ja, zrozum ale ja zrozumiałem nie, to... dlaczego, bo ja mam, nie wiem, z tysiąc godzin w Już się na ja, Naklepałem ciekawe. się tych drzew pod mhm. korek. Naprawdę, Już jak, ma tak. jak tak mówisz, y to robiłem. I okej, okay, rozumiem, że, to, że jednak survival'e to jest mega... To, to chyba teraz trzeba powiedzieć, że na Steamie, na PC to są najpopularniejsze gry, jeżeli odrzucimy te wszystkie hity typu Counter-Strike, wiesz. Mm -hmm. i, to jest i, i, chyba, powiedziałbym, te... taki jest... To jest czas takich... Jak pamiętasz, jak były Battle Royale super popularne? Mhm. No to teraz jest ten czas surwiwali. Ale właściwie były Battle Royale, tylko one... Ich trochę powstawało, duże gry. Ubisoft, pamiętasz, że robił nawet mhm? swojego Tak, tak, tak I to w ogóle nie, 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 nie szło. A tutaj masz bardzo dużo tych gier i te gry znajdują klienta. I tak, one tak, zwykle robione jest to są przez... Silne, no. no nie największe teamy. No. Mhm. Nie, kiedy my mieliśmy jakiś survival od dużej firmy? Właśnie, blizzard. Nikty. A nie, część. No właśnie, Mieli, nie, nie, nie mieliśmy jakoś. To się, to też jest też zaskakujące, żeśmy o tym pamiętam, żeśmy w kontekście Battle Royale rozmawiali na ten temat i wydaje mi się, że dosyć łatwo jest przy, zdiagnozować to, że jednak wielkie korporacje, niezależnie od tego, czy są wielkie, to ich, u nich proces. Yy, przejście z pomysłu na projekt zajmuje znacznie więcej czasu niż w przy małych studiach. Przy małych studiach, tak przy Laste Poku ostatnio słuchałem trochę dzienników deweloperskich, to dokładnie sytuacja wyglądała tak, że paru, paru ziomków, którzy uwielbiali Action RPG, zebrali się razem, niektórzy mhm. nic nie mieli wspólnego z branżą tworzenia gier i uznali, że zrobią coś, bo mają ochotę w pograć w coś unikalnego. I po prostu to robili. Żeby ten sam proces zaistniał w Ubisoftie, to musi się spotkać zarząd 35 razy, muszą znaleźć ludzi odpowiednich do tego, muszą ich odpowiednio... Nisko opłacać jeszcze, więc to też wymaga dodatkowej analizy. I to jest proces, który zajmuje tak dużo czasu, że zanim ta firma zrealizuje tego typu grę, to już jest dawno po, po modzie no, na nią. Ale Electronic Arts się udało, nie? Co Electronic Arts zrobiło w, tej, w tym Apex? zakresie? A, tak, no ale to Re Respawn Entertainment i to tak podstępem, chyba trochę to, trochę no, to trochę, się wydarzyło. No tak. podobnież po godzinach to robili. Ok. No, no, no. E, więc mamy Survival w dżungli. Pięknie e... wygląda ten Soul Mask, to chciałbym powiedzieć, bo nie miałem okazji pograć w tę tak. grę, ale wygląda fenomenalnie na screenshotach, co oczywiście o no niczym nie świadczy. Ale, ale wiesz, ale... jak popatrzysz sobie, jak wygląda Sons of the Forest, wygląda mm -hmm. mega dobrze, no ale to już. Nie wiem, jakoś Zobaczymy, tak Sons of nie the nie Forest ma w piątek premierę. Yy, hmm. wyjście z early accessu. To będę obserwował i będę Państwu donosił, jak to się ogrywa. No. Ja jak mam na Steam w tej się to wygląda. Może 6 godzin. No to to jest tak. No no, ale nie ale się yy, yy, tak. Mnie no, no tak, nie... bo ty nie, no, lubisz, to... nie lubisz tego ścinania tak drzewek. Kupiłem. To nie jest ten. No. Yy, Okej, okay, kolejna gra. Yy, Lightyear Frontier. I to mamy mm. taki Survival, ale jesteśmy mechem. W to się I to grałem sobie w tą grę, mhm. i ona będzie też w Game Passie. O, no to jest dobra informacja. Ja dodam jedynie, że to niezwykle mocno przypomina taką grę polskiego studia, którą żeśmy mieli okazję chyba w San, w San Francisco pobrać. Mhm. I tylko nie pamiętam, jak się to nazywało, ale to tam się Krasnoludem. Do tego Boże, właśnie. Do, właśnie robiło się Mecha, i mhm. Krasnoludem, będąc się w tym Mechu, zbierało surowce i budowało się bazę. I dokładnie z czymś takim mamy do czynienia First tutaj. First Dwarf. Jak? First Dwarf. Tak, First Dwarf, tak, zgadza się, zgadza się. To bardzo, bardzo, jak zobaczyłem w ogóle tego Lightyear Frontier, to pomyślałem sobie, ojej, coś się zmieniło w tym First Dwarfie i dopiero potem się zorientowałem, że to inna gra. Więc bardzo, to jest, bardzo podobny pomysł. Jest, tak? jest absolutnie inna gra, zdecydowanie. Tak, ale to ale to ładnie wygląda to. Na ogrodnictwo nacisk położony z tego, co ja zrozumiałem. Tak, proszę Państwa, budujecie Kolejne... Państwo mecha bojowego i sadzicie rzodkiewki. To jest, tak, to jest ten... to super, jakby no, trzeba coś jeść. To nie ma tak, że tylko walczysz, walczysz, a potem co? Jabłka hmm. z drzewa, tylko? Nie, to pewnie, pewnie no że właśnie. tak. Dla wojska najważniejsze jest to, żeby jadło. Zgadza się. No. Nawet jak nie ma wojny, to. Tak, i to było ten, ten Lightyear Frontier. Prawie 6000 wishlist mm -hmm. w górę. Mm -hmm. 5800 miał Stormgate, i Stormgate to jest e, właściwie można powiedzieć, że. E, StarCraft, Star, Starcraft like, like a game. No, to nie. A? A? Bardzo podobna do Starcrafta gra? Mm -hmm. Nie wiem, w sumie. Cały czas rozmawialiśmy o tym, nie? że, że RTS-y się skończyły, bo właściwie, jak ktoś chce pograć, to, mm, to ma. E... StarCrafta? No, ja do tej historii dopowiem tylko, że Stormgate jest robiony przez taką ekipę, która się nazywa Frost Giant Games, Frost Giant Studios i to są byli pracownicy Blizzarda, którzy, którzy robili StarCrafta i oni postanowili zrobić coś samodzielnie, no i to jest ich pierwsza realizacja. Już StarCraft. Na lat... no to... No wiesz, no w tym się specjalizują. No czuli, że mają, mogą zrobić coś takiego. I no myślę, że warto się przyglądać temu projektowi, zwłaszcza ktoś jest fanem RTS-ów. Ja nie wiem, jak te rts -y dzisiaj, jakim zainteresowaniem się cieszą. To może być taki gatunek, do którego trudno wrócić będzie i zbudzić no, jakieś duże zainteresowanie. Jak widzisz, jakieś zainteresowanie było? No, 6000 tak. wishlist skoczyło z ze Steam Festu, może to nie jest jakieś niewiarygodne, ale to na pewno też jest też tak, jakiś jest tam początek, efekt, tak. będzie mm -hmm. kuli śniegowej, to się rozniesie. Kolejna gra to jest 5500, to jest Pacific Drive. My o tej grze już mówiliśmy. Tak, tak, opowiadałem ostatnio. Jest to też survival, ale no powiedzmy dla mnie trochę e, ciekawszy. Z hmm. państwa perspektywy premiera jutro albo pojutrze. 22 albo 23 ma premierę, tak. więc jeżeli ktoś I... się zainteresuje, to... No, no, Co ciekawe być. w ogóle, jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość graczy jednocześnie, to tylko mm -hmm. 18 tytułów z, z Steam Festu przekroczyło 1000 graczy jednocześnie. Co jest nie najgorszym wynikiem, ale też nie najlepszym, ale to też potwierdza, potwierdza to, że no, jest dużo gier. Nie oszukujmy się. Po drugie, te dema są dość krótkie. Więc no, nie mm. ma tak, że ty nagle spędzisz przy demie 10 godzin, i wiesz, i, i nałożą się te, ci ludzie na siebie, i będzie ich nagle dużo, tylko grasz pół godziny, godzina i następna. No i nie wracasz potem do tego dema raczej. To prawda, to prawda. Takie mam wrażenie. No i przejdźmy teraz do tego, ile osób jednocześnie wróci. Z jakiego kraju, Czekaj, Bo mi się wyłączył, mi się monitor, co się stało? Widzę, to by się cały czas, czas wyłączało. Ilu, ilu, Coś ilu to... graczy, z jakiego tak, kraju? Nie, miało... z jakiego kraju są gracze na Steamie. Ty, zepsuł mi się normalnie monitor. Na szczęście nadal jesteś tutaj obecny, to ja mogę o, państwu jestem. opowiedzieć. A jesteś? No, jestem, już jestem. E ilość graczy z danego kraju, to są dane z ostatnich dwóch tygodni, mm -hmm. są podane procentowo i mm -hmm. na pierwszym miejscu, na Steamie, bo mówimy o Steamie, jeszcze porównamy sobie to z danymi z PlayStation, Numer jeden są Chiny, 21%. No, jest to dużo i nie wiem, czy to jest dobra informacja spalło, dla nas, graczy spalło, Europy Zachodniej. Worda grają. No, tak? czy ja wiem? A no, co, to, co, co to zmienia? Tak ciekawe bardzo. analizy su, słuchałem na temat Palworlda, jeżeli chodzi o Japonię, że w Japonii bardzo mało się mówi o tej grze i w zasadzie jest takie piętnowane trochę mówienie. I o, dziennikarze za, zbyt często nie mówią o tej grze i, i tam tacy, takie lokalne gwiazdy też raczej nie są zachęcane do tego, żeby się wypowiadać na temat tego, bo to podważa trochę sukces i markę Pokémonów z różnych powodów. I jest może powodem wstydu, że jakaś tam firma zrobiła coś takiego, co nie jest Pokémonem, ale to ciekawe. To chyba Grzegorz Wątroba o tym opowiadał u siebie w Okiem Deva, chociaż nie jestem Pewne, jeżeli się mylę, to nie, przepraszam, ja tak wszystko wiedziałem. filtruję, wszystko filtruję przez jego podcasty, bo tak dużo słucham tych jego treści, że czasami usłyszę coś in, z innego źródła, interpretuję, że to od niego. Więc tam w Japonii trochę jest, tak się patrzy, tak krzywo na tego pal No ale A w to Chinach. No, w Chinach to, tak jest, zdecydowanie. To, 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 to więc, tak. Y, więc mamy Chiny, 21% graczy z tym to. Mhm. Są w Chinach. Być może hmm. nawet, proszę Państwa, to są Chińczycy. Na drugim miejscu... Są chińscy Polacy. <grytko> na drugim miejscu są Stany Zjednoczone. 13,6%. Hmm. Rosja na trzecim. 8,7%. Dobrze poszło blokowanie na Steamie Rosji. Bardzo myślę, że świetnie nawet. Na czwartym nie, to, miejscu... To mówisz, był, był żartem, był serio, tak? No jak w sensie... jest 8,7% Rosjan? Myślałem, myślałem, bo to można dwojako rozumieć. Wydawało mi się, że Rosjan było bardzo dużo wcześniej, że teraz jest ich trochę mniej, ale najwyraźniej no nie na no, tyle ale co, mniej, żeby to Miało być więcej niż w Stanach Zjednoczonych? Nie, Czy faktycznie. No. W na trzecim miejscu to są dosyć wysoko, więc to blokowanie to całe wysoko, niewiele wysoko. było warte. Jak tam wiesz, tam 70% ludzi nie ma kibla w domu, nie? No to. A Stima mają. Mieć. To jest okay. dużo ludzi, ale dużo biednych ludzi. No. Na czwartym miejscu są Niemcy. 4,6%. Hmm. Na piątym miejscu Brazylia. 4,4%. I teraz, Remigiuszu, proszę yy, o ja powstanie wacji. i zaśpiewanie hymnu. Ponieważ na szóstym miejscu, proszę Państwa, na szóstym miejscu, najpiękniejszy kraj na świecie, nasza ojczyzna, Polska. 3,2%. Hmm, jest... Ja b, b, nie widzę innej możliwości niż zatytułowanie tego podcastu. Polacy potęgą na Steamie. Zdecydowanie zgadzam się z tobą, jak najbardziej. Jestem i, i, i to w kategorii robienia gier, i w kategorii grania w gry, proszę państwa, jesteśmy przyszłością. Przyszłością. Tak jest. Bardzo, no bardzo i... to jest. Nie wiem, to jest taka informacja, która jest zawsze, jak zobaczysz Polaka gdzieś na top liście, to jest radość, nie? A napisał no, chyba, że to jest samo? top lista, nie wiem, widzów pornografii albo coś, bo to nie najlepiej, ale. To, to, to źle? Nie, nie, to nie, nie wiem. Tak czy inaczej, to fajnie, że jakby nasza obecność tutaj przede wszystkim wpływa na to, w jaki, do kogo będą kierowane gracze. Jeżeli, znaczy, do kogo będą kierowane gry. Jeżeli w Polsce mhm. jest dużo graczy, no to jest dużo większa szansa na to, że będzie więcej polskich wersji językowych, że będzie ale... więcej dubbingów, to jest jest dobra rzecz. Tak, znaczy, ciekawi mnie to, że Niemcy są ile? Prawie dwa razy większe od nas, jeżeli chodzi o liczebność. No może nie całe, a tam jest 4-6%, u nas 3-2%. Oczywiście, jest to też pewna specyfika rynku. Znaczy, być może w innych krajach, na przykład w Niemczech, są dużo bardziej popularne konsole. Jest wielce to prawdopodobne. U nas, nie? Ale widać, i zaraz sobie przeczytamy tą samą listę, ale z PlayStation, i widać tą różnicę, że już nie jesteśmy tak, tak wysoko wśród procentowego udziału w sukcesie Sony. Więc no, na Steamie to nie ma co już, jak wychodzi jakaś gra na Steam, nie ma języka polskiego, znaczy, że. Szkalują nas specjalnie. Nie jest tak. to. Nie jest to biznes. Znaczy, okay, że to nie jest biznesowo uzasadnione, ale liczba graczy, a to, ile pieniędzy ten rynek zarabia, są dwie różne rzeczy. No mhm. bo możesz mhm. po prostu grać w Counter strikea i nie wydawać tam żadnych pieniędzy i siedzieć tam, tylko w tą jedną grę grać czy w PUBG? I ja nie, do, ja nie wydałem żadnych pieniędzy w PUBG, poza tym, że kupiłem grę, nie? Mhm. Mm, więc y, też bym się liczył jako gracz, ale no, zarobek ze mnie mizerny. Znaczy, ze mnie to w ogóle mizerny jest zarobek dla branży, więc ja nie płacę żadnych mikrotransakcji, nic. No przynajmniej branży nie niszczysz tak jak ja, regularnie. <głos> 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 okay. Okay. Okay, no dobrze, to jak tam na PlayStation wygląda? Na PlayStation wygląda to już zupełnie inaczej. Na pierwszym miejscu Stany Zjednoczone 31,7%. No. No. To jest, no jest, to jest jakby. No. Dominacja jest totalna, jak zobaczycie Państwo drugie miejsce. Drugie miejsce, Francja, 5,5%. No, no tylko, że Drastyczne wiesz, no, w Stanach więc. jest 300 milionów ludzi, a we Francji. No nie wiem, ile jest we Francji. Jest zdecydowanie jest nie... 70. Myślę, że tutaj należałoby tak, porównywać tak. Stany Zjednoczone i Unię Europejską, zestawić razem i wtedy. Może miałoby tak. to więcej sensu. Francja, 67 miliona y, y, mieszkańców. Już mm -hmm. więcej, bo to dane z 2021. Kolejne to jest y, UK, 5,7. Mm -hmm. Brazylia, 5,3. Na piątym miejscu jest Arabia Saudyjska, 4,4%. I to rzeczywiście mnie trochę zdziwiło, ale z Zastanowiłem się i powiedziałem, ok, tam jest bardzo popularna też piłka nożna, a wiadomo, że PlayStation 5 jest dla wielu ludzi po prostu maszynką do Fify, znaczy do FC24 i się. może to tłumaczy, a może nie i tam jest branża game dev, branża growa, znaczy może nie branża, ale rynek growy jest naprawdę dobry. Ja niestety nie wiem, wiem, że Arabia Saudyjska bardzo mocno inwestuje w game dev. Tam ci szejkowie... Kupują nakupili, firmy, co... tak. No i na szóstym miejscu mamy Niemcy, 3,7%. Co? Źle, że Niemcy? Nie, nie, po... nie, no przepraszam, jakaś sugestia fatalna. Nie, potrąciłem mikrofon po prostu. A, dobrze. Jakżeś powiedział o Niemcach, aż mi ręce się poderwały. Do do. do, do, <śmusza> do, do co, wpie, jakby. To... Nie, 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 O, to... <śmusza> o nie, nie, to... wiesz, Starych A. nawyków Remigiuszu tak szybko nie zmienię. Ja <śmusza> to, że jestem ścięty na łyso nie czyni ze mnie skinheada. No, no, potem no, mamy Hongkong 3,6% co jest w ogóle, ile Hongkong ma mieszkańców to jest, to jest dla mnie jest dużo, dużo tam ludzi Hongkong funkcjonuje jako odrębna 7 milionów tam co, co... Też, też się, też się zastanawiam dlaczego Hongkong, dlaczego Hongkong nie jest traktowany jako część Chin, czy ja coś tutaj czy mi się coś pomyliło politycznie, geograficznie no bo to jest specjalny region. No tak, tak, ale no dobrze, no. Tak jak Tajwan. Chcesz, to, możemy to, to... teraz zacząć geopolityczną dyskusję, jakbyś chciał, ale ja nie, 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 nie wiem, Czuję, czy żebym ja tutaj poległ. <śmum> <śmum> I po Hongkongu mam Hiszpania, 2,7%, Turcja 2,5%, Kanada 2,5%, Polska na zaszczytnym 14 miejscu i 2%, 2% i popatrzcie teraz, jak Sony traktuje nasz rynek. Po polsku wszystkie gry praktycznie. Z od sympatią nich. i z miłością nas traktują. Tak. Z, sympatią z i z miłością szanują. Wiedzą, że tutaj jest dobry rynek i. No i Potencjał robią po polsku. Jest. A ci ze tak. Steama, tam nie wiadomo kto? No, tak to nie, nie, nie postępują. Właściwie Sony to Sony, ale Microsoft to należy, Microsoftowi się najwięcej należy o, tutaj. Psychologia 2 do tej pory nie jest po polsku. Co takiego Psychonauts? Tak, no, no, no to bardzo nieładnie skandal. z ich strony. Nie wiem czemu Phil Spencer w ogóle coś słabo Czy w ogóle Polskę, czy no. Phil Spencer y, jest Polakiem? Chyba nie. I to zdecydowanie źle o nim świadczy. Tak. No i mamy jeszcze jedno, y, jedną taką rozpiskę. Co, co lubimy najbardziej? Żeby się tak y, upodlić Oglądanie. rzeczywistością, czyli najbardziej oglądane na platformach streamingowych gry w styczniu. Mm -hmm. Co, czym Państwo są zainteresowani? Jaka rozrywka Was interesuje, jeżeli chodzi o oglądanie gier? E, na pierwszym miejscu GTA 5. Mhm. Stawiam, że RP tutaj, bo mhm. chyba nie, nie wiem, czy są popularne streamy z GTA, które nie są e, RP? Myślę, że nie I RP zdecydowanie przejęło, te, te streamy tam dużo więcej ciekawostek jest niż w takim tradycyjnym tak. GTA. Zresztą nawet e online, które się rozwija, ma ograniczoną ilość kontentu, tego by się nie dało pokazywać przez ileś tam lat. Jeżeli ludzie mogą zacząć tworzyć content jakby na bazie swoich własnych historii, no to tam nie ma końca temu i to hmm. zresztą widać bardzo wyraźnie. Stawiam, że w szóstce ten RP, no a to wiemy zapewne, bo oni kupili tam firmę od RP. Mm. I Tak, tak i, będą na pewno, tak. Tak, że to będzie bardzo, bardzo mocna rzecz. No i na konsolach wreszcie, no bo na razie tylko na, na PC RP. Tak. Na drugim miejscu jest LOL, żadne mm. zaskoczenie, państwo lubią frustrację. Na trzecim miejscu Tarkov, no to też jest frustracja. Na czwartym miejscu Fortnite, na piątym mm -hmm. Palward, na szóstym mm -hmm. Counter-Strike, na siódmym Minecraft, na ósmym Valorant, na dziewiątym COD i na dziesiątym Dota 2. Ile było tutaj gier usług? Żadnej nie usługi nie było. No To, się to ja też, żeśmy już o tym rozmawiali. To samo przez się się rozumie, gry, które nie są usługami mogą zabłysnąć na jakiś czas, ale też nie, nie osiągają z reguły takich rezultatów. Jestem ciekaw, jak długo Palworld utrzyma się tutaj na, na, na topie tej listy. Mhm. Bo są takie spekulacje i tak trochę raczej w ramach clickbaitowania niż rzetelnej informacji, że Palworld jakoś tam gwałtownie traci graczy. Ale też z wypowiedzi deweloperów wynika jasno, że te liczby, które uzyskują dzisiaj, znacząco przekraczają ich najśmielsze marzenia przed premierą gry. Więc nawet jeżeli jest spadek jakiś wyraźny z tych gigantycznych milionów, no to nadal to są tytaniczne liczby graczy i to się nie mhm. zmieni. A rozwój gry jest praktycznie pewny, więc... więc no, jest dobrze. my mówimy to o jakiejś spadkach i że Palward się kończy. No nie a... my, przepraszam, nie, nie wkładaj nam do oni, ust. Oni, przepraszam, oni mhm. A w ciągu 24 godzin pik był 375 tysięcy, graczy. To jest... Teraz to jest mega sukces. Tak, to prawda, <noise> to się zgadza, to jest bardzo. Więc bardzo no, ja, bym, ja bym się jeszcze nie martwił, wiadomo, no, gry mało jest. Mamy bardzo określoną gier, które, g, listę gier, która przez lata potrafi być e, popularna. Mhm. Mm więc prawda. no patrz Baldur's Gate ile osób teraz w piku 24-godzinnym 121 tysięcy. To jest też niesamowity wynik jak na single player. Przydałby się osobna kategoria. Można sobie na Steam Charts się ustawić, że eliminujesz wszystkie gry, które są usługami? Hmm. Musiałbym się przyjrzeć temu, bo to też jest ciekawe. Możesz raport. sobie ustawić e, e, tak single player, mhm. ale może da się, ale na pierwszym miejscu wtedy wychodzi Michael Divers. Uważnie? Ale e, ustawy. Scyt... Ale. <średnio <średnio> no, średnio działają, bo ustawiłem sobie, e, że kategoria single player, no ale to gry mają kilka kategorii. Trzeba byłoby ustalić, że tylko single player. <średnio> <średnio> Nie widzę tutaj takiej opcji. No, biorę single player i na pierwszym miejscu mam Palwarda. No to i GTA 5. No, tak, bo można grać to samemu, rozumiem. A Last rozumiem, Epoch. Rozumiem już spóźniłeś się, 125 tysięcy ludzi już gra. Oni już grają, a ja tutaj... Proszę, kończymy, Państwa. proszę Państwa, zbliżamy się powoli do końca. Kończymy. Nie, to już wszystko mamy tak naprawdę. No wiem, to już, wiem, to już naprawdę tak kończymy. I... Coś mnie brzuch rozbalał I... <grym> Nasz nagle. Tak. Czy czujecie się dumni, że jesteśmy potęgą na Steamie? To jest moje pytanie do Państwa. Powinniśmy. Oczywiście, jak ktoś jest negatywnie nastawiony do tego typu informacji, to powie, o nie, Polacy powinni chodzić, się uczyć i a nie grać w gry, żeby się rozwijał naród. Ale nie, no to jest dobra, do, dobry wynik, bo to świadczy o dobrobycie trochę. Także. Oj, o lenistwie. Yy, dziękujemy. <grytanie> dziękujemy. Zapraszamy na streamka rano. Oczywiście od 9 u Remigiusza, od 11 u mnie. I yy, widzimy się w niedzielę. Yy, My się, ja się fajnie. z tobą widzę w niedzielę, z państwem w poniedziałek. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Pa, pa. pa, 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 pa.